Co roku w ostatnią niedzielę września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Niesłyszących. Z tej okazji Chorzowska Legendia zaprosiła dziś do siebie 300 dzieci. To jest też taki czas, kiedy mogą zobaczyć, że nie jest ich tylko tyle, ile w szkole. Tyle, że są dzieci z innych szkół, że tak samo jak oni nie słyszą, co nie zabiera im możliwości uczestnictwa w różnych miejscach, tak po prostu jak innym osobom słyszącym. Tego samego zdania są uczestniczący w wydarzeniu rodzice. Bardzo potrzebne. Przyjemne na dzieci, trochę popabić je, nie patrz na nauka, ale trochę się popabić. Bo dla niepełnosprawnych dzieci bardzo ważna jest integracja. Chcieliśmy włączyć się w tą akcję, umilić podopiecznym różnych tutaj szkół mających problemy właśnie ze słuchem czy niedosłuchem. Wizytę w terenie Legendii, pokazać, że to nic strasznego i że niepełnosprawność nie jest czymś, z czym nie można sobie w normalny dzień poradzić. Dodatkowo na terenie parku dzieci mogą bezpłatnie zbadać wzrok.